Witam Państwa. Moim i Państwa gościem jest pisarz Liu Cixin, chiński autor SF, między innymi trylogii Wspomnienie przyszłości Ziemi, nagrodzonej nagrodą Hugo. 好, 各位波兰的读者, 各位波兰的观众, 大家好, 今天请到这个访, 这个客人是, 知名的科幻作家刘慈欣。 他是《三体》这个三部曲的作者，然后同时也是雨果奖的获奖者。好，OK。Pierwszym pytaniem, od którego chciałbym zacząć, jest to, co nas ciekawi, ponieważ dzięki prozie pana Liu zaczęliśmy poznawać chińską fantastykę i chińskie science fiction, więc może zaczniemy od pytania ogólnego. Jak kiedyś i jak obecnie wygląda science fiction w Chinach? 因为就是因为刘老师的关系，我们波兰人可以认识这个中国的科幻小说，所以我们想要从最基本的一个问题开始，就是波兰中国的科幻小说这样的情况是怎么样呢？觉得就是跟我科幻界的情况，就是觉得对刘老师来说。 首先就说问候波兰的读者们，大家好，najpierw chciałbym pozdrowić polskich czytelników. OK, 好，请。很高兴就是我的科幻小说能够在波兰出版。哦, bardzo się cieszę, że moje dzieła może być wydawane w Polsce. 关于中国科幻小说的情况，它是这样的，就是说，在历史上，在过去，中国的科幻小说它一直是一个，就是说，只有很少读者的，很边缘的那种一个文学题材，很边缘化的一个文学题材。这是 sytuacja w sytuacji. Chińskiej fantastyki naukowej jest tak, że zawsze tak było, że to jest dziedzina dosyć peryferyjna i że mało było czytelników. Nie dostał bardzo dużo czytelników, też nie ma, też niedużo ludzi zauważył w ogóle tej dziedziny. Ale 大概是，就是近十年或是五年以来吧，中国的科幻文学，就是科幻小说呢，它就，也可以说是突然之间吧，就受到了这个公众和媒体的这种广泛的关注。 I ostatnie kilka lat, można powiedzieć, że w ostatnich no 10 lat, 5 lat, można powiedzieć, że nagle chińska, właśnie nagle science fiction dostał dużo uwagi i publicznie, i w mediach, i wśród czytelników. Chińskie科幻小说它的首先它的这个读者比以前有了大幅度的增长，同时呢，就是说中国也开始拍摄自己的这种科幻电影。 而且这个已经拍摄的科幻电影，它也就是第一部的科幻大片，大成本的科幻电影，也取得了这个出人预料的这种巨大的成功。 I nie tylko, że czytelnicy, że jest nagle jakby rozszerzył po prostu, nie, przepraszam, jeszcze raz. Nie tylko, że czytelników nagle się zrobiło dosyć dużo, i też Chiny zaczynają robić pierwsze filmy, właśnie filmy na bazie fantastyki naukowej. I można powiedzieć, że ten pierwszy taki film, który taki wielkokosztowny film, zdobył bardzo duży sukces. I to trochę zaskakujący. 好，请。 甚至作为一种思维方式吧，它已经渗透到了中国社会的方方面面。
I właśnie science fiction jako kultura i można powiedzieć jako sposób myślenia już się rozszerzyła do każdej domeny chińskiej, z chińskiego społeczeństwa. 同时呢，就是科幻在中国，它也受到了政府的这种大力支持。 I fantastyka naukowa też dostała dosyć dużo wsparcia od strony rządu. 就在上个星期，就是在北京，召开了这个，就是第三届吧，中国的科幻大会，就规模比以前都大了许多。 Okej. I właśnie w zeszłym tygodniu w Pekinie było właśnie może trzeci raz taka konferencja fantastyki naukowej w Chinach. I ten rozmiar, w ogóle wymiar, był tuż bardzo dużo większy od wcześniej. To jest 来支持中国的这个科幻文学和科幻电影、科幻影视的这种发展。 I właśnie na tej konferencji rząd właśnie zatem było opublikowane właśnie 16 polityki, 16 ustawy, żeby dać wsparcie tej dziedzinie. 但尽管如此吧，也不能说现在中国的科幻小说它就处于一种繁荣状态，目前也不能这样说。 Ale mimo to nie możemy ciągle powiedzieć, że teraz takie fantastyki naukowe już zdobyli w Chinach wielką popularnością, albo po prostu już jest takie wszechne, popularne. 虽然受到了广泛的关注，但是目前这个中国科幻小说它的这个读者数量还是不多的，还是比较少的一个。 No chociaż zdobiłby też bardzo dużo uwagi, ale ciągle nie możemy powiedzieć, że mają bardzo dużo czytelników relatywnie w Chinach. 同时，这个中国科幻小说的作家数量也很少。 尤其是缺少这种有影响力的作家，同时也缺少有影响力的作品。 Pisarzy ciągle mało i też brakuje nam pisarzy bardzo wpływowych. Dzieł wpływowych też nam brakuje ciągle. 所以总的来说，我觉得中国科幻目前还是处在一个比较初步的一个发展状况。 Czyli podsumując, mogę powiedzieć, że chińska fantastyka naukowa jest ciągle właśnie na fazie początkującej, że dopiero teraz zaczniemy. Okej, okay. I to wszystko. Więc chciałem zapytać, bo wiem, że pan Liu od dawna czyta fantastykę naukową, żeby opowiedział w takim razie, na jakich książkach się wychowywał, skoro chińska fantastyka tak naprawdę dopiero zaczyna się rozwijać między innymi z nim. Więc jakie były jego pierwsze lektury? Co sprawiło, że on zakochał się w fantastyce naukowej? 我知道，就是刘老师，您已经就是读这个科幻小说很长时间了。那您刚刚说，就是中国的科幻小说才科幻文学才刚开始。那请问，那您以前是读哪一些作品？那是什么样的作品对您影响最深呢？ 这里先补充一下，就是中国的科幻文学，我只是说它现在处于一个很初步的阶段，它并不是刚开始。就中国的科幻文学是有比较悠久的、比较长的历史的。中国的科幻小说其实在清朝末年它就出现了，只不过是后面一直没有充分的发展起来。 Właśnie pan Liu chciał dodać, że naprawdę chodzi o to, że nie mówimy, że w ogóle ta literatura zaczęła w ostatnich latach, tylko chodzi o to, że naprawdę ta literatura zaczęła już w dynastii Qing, czyli od XVII wieku, do XVIII wieku, tylko nie została bardzo rozwinięta, tak można powiedzieć. Mhm. 我读的第一篇科幻小说，刚才您问到的，就是其实是。
童年时代读到的，是那个儒勒·凡尔纳的作品，叫《地心游记》，这是我读的第一篇科幻小说。Ale jeśli chodzi o jego pierwszy, właśnie taka fantastyka naukowa, to było Podróż do wnętrza Ziemi, Werna, tak, Juliusza Werna. On przeczytałem to dzieło w latach 70., ale ta książka była już publikowana w latach 50. w Chinach. Czytałem to podczas rewolucji kulturalnej i wtedy takie dzieła w ogóle nie były publikowane w Chinach i mogę powiedzieć, że wśród ludzi też nie ma za bardzo takie wyobrażenie, takie właśnie jak to wygląda w ogóle, co to znaczy fantastyka naukowa, prawda? Do 70年代末吧，就是中国改革开放的时候。 西方的科幻小说才被大量的翻译到中国，在中国出版。 Już dopiero późne lata 70. w Chinach zaczęło dużo publikować albo tłumaczyć właśnie takie fantastyki naukowe z zachodniego światu, można powiedzieć, świata. 所以说我可能是中国第一代能被称作第一代科幻迷。 Czyli mogę powiedzieć, że jestem pierwszy, należę do pierwszego pokolenia fanów fantastyki naukowej w Chinach. Po czytaniu tak dużo tych różnych dzieł, zacząłem też właśnie mieć taką chęć, żeby napisać coś, jakieś dzieło, napisać jakąś literaturę. I przez długi czas właśnie się rozwijałem do takiego stopnia. Więc skoro rozmawiamy trochę o tych pierwszych czytelniczych doświadczeniach, muszę zapytać pana Liu o Stanisława Lema, ponieważ w wywiadach wcześniejszych trafiłem na informację, że jak najbardziej czytał naszego polskiego mistrza SF, więc chciałbym podpytać może jakie książki i wiem, że lubi Stanisława Lema, więc może za co? Mm-hmm. 那请问就是像这种刚提到的，就是这个以前的这些科幻作品。那请问您有没有读过这个斯坦尼斯拉夫莱姆的作品呢？然后就是您对这个他的作品的印象，如果有的话，您对他作品的印象是什么？他的作品我读过，只要翻译成中文的我全部都读过，包括索拉里斯星。 翻译到中国的还有这个完美的真空，他的一本这个书，一本那个作品集，但是他的很多的作品没有翻译成中文，英文我也找不到，所以说没有办法去读。 Czytałem wszystkie jego dzieła, jeśli są tłumaczone na chiński, czyli na przykład Soralis i takie właśnie jedno takie zbiór jego krótkich opowiadań, ale dużo z jego dzieł nie było tłumaczone na chiński, więc nie mogłem, i też nie mam na angielski nawet czasami, więc nie mogłem tak dużo czytać jego dzieła. Jeszcze 还有后来的这个新世纪，21世纪以后，美国改编的那个新版的索拉利斯星的电影，我都看过。
Też widziałem jego filmy, to znaczy filmy, które są na bazie jego powieści, czyli te zrobione przez Związek Radziecki, prawda, te 70. I też nowy film zrobiony przez USA, właśnie Solaris, no, też właśnie oglądałem. Lime de Zorpin, Koło Kango de Si Fang, to jest Koło Kango de Ojo, Koło Kango de Mejgo de Kofan Siosu, a już cita de Ojo de Kofan Siosu, czy Hembu Yanda. Dzieła Stanisława Lema są bardzo różne od tych w Ameryce czy w innych krajach w Europie. On opisał bardzo głęboko właśnie w relacji między ludźmi a kosmosem. 同时他的作品与这个美国的科幻小说相比, 他在文学上, 也更为精致一些。 Też ma bardzo wysoki właśnie poziom literatury, jeśli chodzi o literaturę, po prostu Lem ma wyższy poziom, uważam, wyższy poziom niż amerykańskie dzieła czasami. 我觉得他的作品与这个 美国的科幻小说相比呢，它有着更为那个深远的那种意境，就是更为深远的，给人更为深，感觉有更为深远的意境，也给人带来呢更多的这种回味和思考。 Jego dzieła porównując z amerykańskimi dziełami, no często ma bardzo jeszcze głębszy, po prostu jest głębszy coś tam. Jeszcze głębsze znaczenia i daje ludzi myśleć, daje refleksji. 同时呢，就是说他的作品就是具有着很独特的这种科幻的创意。 I jego kreatywność jest też bardzo wyjątkowa. 举个例子来说，就是说，我看他那本书叫《完美的真空》。 是我在写完我这部《三体》这本小说之后才看到他那本书的，因为那会儿才翻译到中国。 Czytał właśnie ten zbiór krótkich opowiadań było czytane już później niż ja już, kiedy ja już napisałem trylogii, napisałem Problem Trzech Ciał. 在我写作《三体》这本书的时候，我自己认为书里面的很多的想法。 很多的创意，当时我以为都是我自己就是首创的，以前是没有过的。我当时很自信的这样认为。 Jak pisałem Problem Trzech Ciał, myślałam, że wszystkie te wyobrażenie, jakieś tam pomysły, kreatywne pomysły to było moje i po prostu wcześniej nikt tak nie myślał. 这就包括其中对于这个 我们的宇宙中的这种宇宙规律的一些想法，就这方面的创意，我真的是认为，是我首先想到的。 Na przykład właśnie reguła do działania kosmosu, na przykład. Ja też myślałam, że to jest moje po prostu pierwszy wynalazek. 但我在看到他这本就是 几十年前出版的这本书的时候，我发现就是我的很多就是这样的想法，在他的那个书里面早就有了，就已经有了。I właśnie jak podczas czytania tego jego dzieła, które już napisały naprawdę kilkadziesiąt lat temu, to zauważyłem, że jednak takie pomysły już były, on już wymyślał wcześniej niż ja. 所以说呢，这个斯坦尼斯拉夫莱姆就是他在这个英语世界里面，他在英语世界的科幻文学界，他是少有的一个就是在英语国家、英语之外，在英语世界之外得到承认的这种科幻作家，就是在英语世界里，在英语世界里一般。 对这个英语世界之外的这个科幻小说都是比较轻视的，
他是少有的就是在这个英语世界里得到承认的这个非英语的这种科幻作家。 I więc myślę, że dlatego on był jeden z też najbardziej uznany, to znaczy zwykle poza angielskiego świata dzieła fantastyki naukowe są lekceważone zwykle, a on był uznany jednak i on był jeden z nielicznych uznanych we świecie angielskim za bardzo dobry pisarzem fantastyki naukowej. 所以在此我是希望这个莱姆的作品能够更多的被翻译到中国来，翻译成中文，因为和英文不一样，英文的书我们还是可以读的，但是波兰文如果不翻译成中文，我们是完全没有办法阅读的，所以我还是希望更多的莱姆的书能够被翻译成中国，翻译成中文，与中国的读者见面。嗯。 I więc mam nadzieję, że więcej jego dzieła zostanie później tłumaczone na chiński, bo na przykład jeśli jakieś angielskie dzieła, no to mniej więcej jeszcze chińscy czytelnicy mogą sami przeczytać, ale polskie dzieła to już naprawdę bez tłumaczenia nic nie rozumieją, więc naprawdę by chciałem, żeby więcej jego dzieła zostanie tłumaczone i żeby można spotkać się z chińskimi czytelnikami. Więc przechodząc, bo pan Liu wspomniał o tych swoich początkach pisarskich i mam takie cytat z pana Liu, o który chciałem zapytać właśnie w kontekście tego, jak zaczął być pisarzem, ponieważ w jednym z wywiadów powiedział, że zaczął pisać nie z miłości do literatury, ale z miłości do nauki. I bardzo prosiłbym o tego rozwinięcie, zważywszy na to, że proza pana Liu to jest fantastyka bardzo naukowa. OK， 所以您刚刚说到了，就是您也提到了有关您开始写作的事情。那这边有一个，就是您说过的话，就是我开始写作，并开始写作这个科幻小说，并不是因为我喜欢文学，是因为喜欢科幻，是吧？喜欢科学。那请问，可不可以请您再更详细的解释一下这一句话？<笑>就是为什么您就是开始写作呢？就是这个。 Po pierwsze, pierwsza przyczyna to jest oczywiście dlatego, że jestem miłośnikiem fantastyki naukowej, prawda? Bardzo lubię te powieści z tej dziedziny. Uważam, że fantastyka naukowa, czyli ten science fiction, to jest bardzo wyjątkowa dziedzina, bardzo wyjątkowa literatura. Mhm. 它可以借助于这个想象力，借助于丰富的想象力，来带我们去超越我们很狭窄的、很平淡的生活。Czyli z pomocą, właśnie taka literatura z pomocą wyobraźni naszej ludzkiej, można po prostu nas wyciągnąć z nasze bardzo nudne, żmudnego życia po prostu. I z pomocą takiej wyobraźni też możemy dotrzeć do miejsca, do czasu, do wymiaru, albo właśnie no, takiego dalekiego miejsca, gdzie w życiu chyba nie dotrzemy. Ja曾经多次有过这么一个比喻，我说假如宇宙是一座大城市的话，那么我们人类的我们一辈子其实是生活在这个大城市里面的一座大楼的地下室的
Ja już wiele razy dałam takie porównanie, że jeśli kosmos to jest takim, jest miastem, to ludzie naprawdę żyjemy po prostu w takie piwnicy, można powiedzieć, piwnicy pod jednym budynkiem w jednym mieście. Takie właśnie malutkie miejsce żyjemy. Chociaż całe życie będziemy zamknięte niestety w tej piwnicy, ale za pomocą właśnie wyobraźni możemy wyobrażać, jak wygląda to miasto, jak wygląda ten wielki świat, jak właśnie z pomocą fantastyki naukowej możemy zobaczyć, jak wygląda tak po prostu na zewnątrz. 所以你也能看到就是我去创作写作科幻小说的目的其实是很单纯的就是着迷于他的那种想象力所带来那种魅力。 Czyli mój cel pisania literatury fantastyki naukowej jest bardzo prosty, jest po prostu, że ja jestem bardzo mi się podoba takie właśnie wyobrażenie, że chcę, jestem bardzo lubię takie wyobrażenie. Jestem jak to powiedzieć? Okej, po prostu właśnie tak. 我希望用这个科幻小说来超越我们现实的生活。 Ja bym chciałem, żeby za pomocą takiej literatury, żeby wychodzić z takiego życia po prostu codziennego, normalnego, prawda? Wychodzić z takiego świata. Nie jestem zaciekawiony, nie chciałbym po prostu tak pokazać rzeczywistość za pomocą fantastyki. To nie jest mój cel. Pan Liu też, bo rozmawiamy o roli fantastyki naukowej, pan Liu wspominał o obecnie wsparciu państwa w kinach dla właśnie twórców, dla tej gałęzi rynku i chciałem zapytać, ponieważ w antologii chińskiej fantastyki wydawanej w Stanach Broken Stars właśnie we wstępie było, że to wsparcie wzięło się z tego, że zauważono związek fantastyki naukowej i tego, jaki ona ma wpływ na ludzi z postępem technologicznym i z tym, że ona inspiruje do rozwoju. I chciałem właśnie zapytać pana Liu z tej perspektywy, czy tak to właśnie wyglądało. Jak mówię, to było we wstępie do antologii opowiadań wydawanej w Stanach. Na请问就是刘老师，那您刚刚也稍微提到了这个科幻作品的一些角色，在社会中的角色。那请问您刚刚也提到了这个政府，中国政府给科幻文学的一些支持。那因为在美国呢，有过一个就是 有人出版过这个 Broken Star 这个出版社出版过了一个，就是一个分析吧，就是说，中国政府支持这个科幻小说的原因呢，也是因为它可以激发人们的想象力，然后可以它有很对人有对人民有很大的影响力，就是激发人们对科学的一些想象力。那您同意这样的看法吗？ 我同意这样的看法。OK， 因为政府对这个中国政府，他对这个科幻小说的看法，或对整体这个科幻，包括科幻电影在内的这个整个科幻艺术的这个看法，和我们的看法和一般的作家的看法、读者的看法还不是太一样的。
Ja się zgadzam, bo ja uważam, że chiński rząd, oczywiście rząd w ich właśnie z ich punktu widzenia, oczywiście właśnie przypowieść takiego rodzaju, czy filmy takiego rodzaju, to jest, oni patrują po prostu inaczej niż my, niż miłośniki, prawda, takie powieści. 政府更看重这个科幻小说，它这个比较实用的一些功能。 Rząd bardziej zwrócił uwagę oczywiście na takie praktyczne strony właśnie fantastyki naukowej. 比如说，政府很看重能够把科幻小说呢作为一种传播科学、普及科学的这么一种。 Na przykład tutaj, na przykład rząd bardzo zwrócił uwagę na właśnie tę funkcję takiej powieści, że można rozszerzyć wiedzy naukowe, prawda, wśród ludzi. 同时，中国政府也致力于创建一个创新型的国家。 而科幻小说它是一种具有强烈的这种创新色彩的这样一种文学题材，所以说这也是政府重视这个科幻小说的重要原因之一。 I można powiedzieć, że rząd chiński chce zbudować Chiny jako tak bardzo nowoczesnym krajem, prawda? Jako bardzo nowoczesny i taki kreatywny, futurystyczny, i więc po prostu właśnie powieść takiego rodzaju ma taką atmosferę. Okej, okay, i to wszystko. Dobrze, więc teraz chciałbym zapytać o kilka ostatnich lat w życiu pana Liu, w których bardzo wiele się wydarzyło. Może żebyśmy zaczęli od tego początku współpracy z Kenem Liu, czyli tłumaczem, który jednocześnie umożliwił to wyjście na zachód do Stanów, a potem na świat. Potem kolejne ekranizacje, Wędrująca Ziemia i to, co się dzieje teraz, czyli znowu produkcje na przykład Netflixa, Wspomnienie przeszłości Ziemi. Jak to wyglądało z jego perspektywy? Może tak w skrócie, od mniej więcej 20 lat pan Liu ma taką bogatą karierę książkową i nagle ostatnie kilka lat to był wybuch. Stał się niesamowicie słynny na świecie, jego książki są przekładane na wiele języków, między innymi na polski. Mamy już jedną ekranizację, która zarobiła mnóstwo pieniędzy, Wędrująca Ziemia, i kolejna jest w przygotowaniu. Jak to wyglądało z jego perspektywy, jak to się zaczęło i rozwinęło w coś tak dużego? Okej. Okay. A, 我们知道在刘老师近几年的生活中就是出现了挺多的变化，就是像开始跟这个刘宇坤合作，就是刘宇坤 老师帮您翻译这个作品，让您在作品在美在英美国家也能够上市，然后还有像《流浪地球》的这个电影，还有像现在这个《三体》的这个在网飞上面，对，就是准备要拍。那就是您对这些变化有什么感受呢？就是这近几年来这么多，就是这么多的变化，就是这么多突然的变化。 首先就是，最初写《三体》这三本书的时候，它是百分之百的，就是面向这个中国读者。Jak zacząłem pisać Problem Trzech Ciał, to było wszystko naprawdę docelowe. Czytelnicy to byli Chińczycy. Jakie przerywa chyba. OK，可以了。就是在这个最初创作和出版《三体》这本书的时候，无论是我还是出版商。 我们都没有想到它能够就是翻译成中文以外的文字，在这个国外出版。
podczas wydawania i ja, i właśnie wydawnictwo, my nigdy nie myśleliśmy, że kiedyś ta książka będziemy wydawać za granicą. 最初这本书就是计划翻译成英文的时候，其实我们的目的，我跟出版商的目的，也仅仅就是说，通过这一次的翻译和出版，让这个美国的读者知道中国也有科幻小说。因为以前和他们谈起来，他们的第一个问题就是很奇怪，认为中国还有科幻小说，所以说这个。 I można powiedzieć, że pierwsze wydanie angielskie, właśnie cel było to, żeby angielskojęzyczni czytelnicy też się dowiedzą, że w Chinach też są fantastyki naukowe, bo podczas mojego doświadczenia z nimi, rozmowy z nimi, oni często zapytają właśnie, czy w Chinach też są właśnie takie fantastyki naukowe, czy w ogóle są, czy ludzie piszą. I właśnie więc chciałbym pokazać, że w Chinach też są takie dzieła. Czyli ta hulaj chanshen rucu da de tego yingxiangli. Ercie jiu zhemo hao de tego shichang de xiaoliang. To chueshi shi wulen shi wo hai shi chubanshang dou meiyou xiangdao de. I jeśli chodzi o jego wpływ, który przyniósł później, no i właśnie jego też właśnie na rynku było tak dużo sprzedane i tak dalej, to było wszystko zaskoczeniem dla nas, dla mnie i dla wydawnictwa w Chinach, prawda? Okej. Okay. 这里面的原因呢，就是我们也想过很多。 我想他最深层的原因应该是这个样子，应该是和这个国家的发展状况有关。I dużo myślałem właśnie, jakie przyczyny to powodowały, to znaczy to powodowały takie sytuacje, że nagle przyniósł tak duży sukces. Myślę, że to można też powiedzieć, że to ma związek z rozwój po prostu kraju, z rozwojem kraju. Jeśli porównujemy z innymi rodzajami literatury, no to fantastyki naukowe ma taki wyjątkowy charakter. 就是说，只有在那种快速的发展、快速变化的国家，他们这些在这样的国家里面，他的科幻小说才能被受到注意。否则的话，不管你写的多好，都很难受到注意、受到关注。Tylko w takich krajach, które bardzo szybko się rozwija, ja uważam, że takie rodzaje powieści mogą zwrócić ludzi uwagę. 你比如说，在英国，作为这个日不落帝国最强盛的时候，正是科幻文学在英国诞生和这个繁荣的时候。那，przykład właśnie fantastyki naukowe zaczynają właśnie rozwijać w Anglii, w Wielkiej Brytanii, kiedy Anglia była wtedy można powiedzieć, że w jego najlepszych latach wtedy. Tak. A potem Wielka Brytania się osłabiła i USA zaczyna się rozwijać i właśnie ten centrum całej literatury fantastyki naukowej się przenosiła do Ameryki
I wtedy zaczyna właśnie najlepsze lata właśnie tej fantastyki naukowej w Ameryce, czyli pomiędzy 30 lat, to jest pomiędzy lata 30 a 60. I, okay. 而且在中国也步入了这种快速发展的这种时期，所以我觉得，而且中国的现在它的变化日新月异，这就让它成为一个充满着未来感的这么一个国家。I właśnie teraz Chiny też zaczynają rozwijać się bardzo szybko i codziennie i można powiedzieć, że bardzo szybko się zmienia teraz w Chinach cały czas i to jest to właśnie się stało bardzo futurystycznym krajem. I takie poczucie właśnie futurystyczne, czyli takie takie poczucie, że właśnie takie poczucie do uczucia do przyszłości, takie związane do przyszłości, to nie było w historii Chin, tak? Po prostu ludzie teraz są coraz bardziej związani ze przyszłością, co będą się dziać w przyszłości, prawda? To nie było w historii Chin, można powiedzieć. 科幻小说，不光在中国，也在这个中国之外受到了广泛的注意。我认为这个是它最深层的一个原因。 I dlatego ja uważam, że takie dzieła, które opisać, co się wydarzy w przyszłości, albo po prostu takie wyobrażenie, co może wydarzyć w przyszłości, zostało zwrócić dużą uwagę i nie tylko w Chinach, i jeszcze poza Chinami. Mhm.这里我要补充一点啊，就是说。 就是我的这些书呢，就是翻译成英文的这些科幻小说，首先它在英语世界确实销量很高，但是相对来说，它按人口比例来说，它的这个就是按人口比例来说，它的销量最好的市场最好的其实就是在波兰。哦，也想多打，呃，叫叫，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 叫
języki, na język angielski. Był bardzo dobrze wydany, był bardzo dobrze sprzedany, ale jeśli chodzi o takie proporcji, to w Polsce naprawdę, w Polsce naprawdę, jeśli mówimy o proporcji, że ile ludzi kupował moje książki i stosunkowo do właśnie ile populacji, prawda, to w Polsce najwięcej jest naprawdę sprzedane moje książki. 我的中国出版商给过我一个数据，那还是两三年前给的。 就是说在波兰，他说按照在波兰这本书的销量，就是每130个波兰人中就有一个人就买过我的这本书，这个比例比在中国都高。 Według danych, które mi podał wydawnictwo 2-3 lata temu, wśród 130 Polaków jedna osoba kupiła moją książkę. I to jest bardzo wysoka, muszę powiedzieć. I ja myślę, że to może dlatego, że w Polsce macie Lema, który jest taki bardzo słynnego pisarza fantastyki naukowej, i więc macie tą kulturę po prostu fantastyki naukowej. To ja mogę tylko dodać, mam wrażenie, że to jest dlatego, że w prozie pana Liu widać te rzeczy, które widzieliśmy u Lema, chociażby nowy zbiór Wędrująca Ziemia i opowiadania, które tam znalazłem, bardzo przypominają mi literaturę, jaką tworzył polski mistrz fantastyki naukowej. A, to miło polsko, między Polską a Polią. Już
也可能是因为波兰读者在读这刘老师您的作品的时候，可以看到一些这个莱姆的一些影子，就是哎，这个跟莱姆的想法好像有点，就是还挺像的，或者是一些这个气氛吧，气氛的相似，嗯，有可能是这个原因。OK。Więc pytanie to jest coś, o czym pan już wspominał również, o tym, że pierwsze książki, te wcześniejsze, na przykład Problem Trzech Ciał, pisał dla chińskiego czytelnika. Teraz jednak już się zmienia, kolejne powieści są przekładane na wiele różnych języków, w tym polski, więc chciałem zapytać, czy to coś zmienia z perspektywy pana Liu jako pisarza, że wie już, że jest globalnym autorem piszącym między innymi dla polskiej publiczności. 就是您提到说《三体》的写作呢，就是其实主要是给中国的读者，那个时候的想法是这样。那现在您知道，就是全球很多读者都在期待您的作品，那是不是您现在写作的时候会不会也想到一些就是要写给外国的读者看，比方说写给波兰的读者，会不会以他们作为一个就是目标读者？其实是这样的，就是在我最初创作科幻小说的时候，我也并没有有意识的说是创作一部中国的科幻小说，而是有意识的是创作一部科幻小说。Początek mojego pisania to naprawdę chodzi o to, że po prostu napiszę powieść, a nie chodzi o to, że czy napiszę powieść dla kogoś, dla Chińczyków, prawda? Mhm. 因为科幻小说这种文学题材啊，它其实是一个超越不同的国家、不同的文化、不同的文明这样一种文学题材，它是最能够超越这个不同的国家、不同的文明的这样一种文学题材。Bo uważam, że fantastyka naukowa naprawdę to jest literatura, która jest poza krajami, cywilizacją, czy poza właśnie kulturą. To nie jest tylko docelowe do jednej po prostu z nich. Bo 他们都是作为人类，都是作为一个整体来出现在科幻小说中的。Powieści fantastyczne, fantastyce naukowej, ludzkość występuje jako całość zwykle. Czy należy do jakiego kraju, należy do jakiej rasy, to po prostu nie jest ważne. Zwykle oni występują jako ludzkość po prostu. 而科幻小说中的人物，他所面对的挑战，他遇到的危机。它不是那种个人的挑战和个人的危机，它是全人类要共同面对的挑战，共同面对的危机。I właśnie te wyzwania czy kryzysy spotykamy, spotyka ludzkość w takich powieściach, to nie są po prostu wyzwaniem albo kryzysem jednej osoby. To jest takie dla całego świata, dla całej ludzkości.你像有些科幻小说可能它的描写的场景很小，里面可能只有两个人物甚至一个人物，就这么很小的一个很短的科幻小说，但即便如此，它里面的人所面对的这个，它里面的这些人物的背后仍然是全人类作为一个整体的这种背景，同时它所面对的这个危机挑战也是全人类所共同面对的。W niektórych powieściach możemy zobaczyć, oni są krótkie, albo właśnie rzeczy się dzieją w małym miejscu, jakimś małym miejscu i może postacie też jest mało, jedna osoba, dwie osoby, ale naprawdę w tle jest cała ludzkość, jest problem całej ludzkości, a nie tylko tej jednej osoby.我作为一个中国人，一个中国作家，我写出的作品，它不可避免的肯定渗透着中国文化的因素。
Jako chińskim pisarzem, oczywiście jak piszę, no to tam musi być jakaś kultura chińska związana z do tego. Z tym. 在我的意识深处，就是我创作的对象，其实是面向整体，作为一个整体的人类的，而不仅仅是面向作为面向一个中国读者。 Moje dzieła, ja zwykle, no my docelowe czytelnicy to jest właśnie cała ludzkość, a nie, muszę powiedzieć, że nie tylko dla Chińczyków, tak? 我有一个愿望，就是说，将来就是说中国之外的读者看我的书，看我的作品，我希望他们是因为它是科幻小说去看的。 Mam taką nadzieję, że w przyszłości, kiedy czytelnicy poza Chinami czytają moje dzieła, oni czytają dlatego, że to jest dobry fantastyki naukowy, a nie tylko dlatego, że to jest fantastyka naukowa z Chin. Więc skoro wiemy już, dla kogo pan Liu pisze, to muszę zapytać, co obecnie pan Liu pisze, ponieważ my w Polsce zaczęliśmy od najgłośniejszego dzieła, ale cofaliśmy się i w zasadzie została do wydania i do przetłumaczenia na polski tylko ta debiutancka oficjalna powieść, więc tylko jednej nam brakuje, więc na pewno polscy czytelnicy będą wyglądać nowej książki, nowych opowiadań, nowego zbioru, więc chciałem zapytać, co obecnie pan Liu ma na warsztacie? 那想请问一下，那刘老师，您最近，那您现在在写什么样的作品呢？就是因为波兰这边已经将您的作品大部分都翻译成波兰语了，就是只剩下几个，一本还是两本没有翻译。那您，所以您最新的作品肯定也是大家很期待的，就是您现在在写什么样的作品，你跟我们透露一下。 就是说，我现在他面对着很多的选择，就是有很多的选择。我现在写作也很慢，现在就是说还没有一个最终的一个选择，就是要写什么样的题材。啊哈，嗯，mam tutaj kilka wyborów, dużo wyborów, i teraz piszę bardzo wolno, więc jeszcze nie zdecydowałem, jakim temacie będzie to nowe dzieło. Okay. 我现在最倾向的是，我想写一个与这个我之前写过的，特别是与《三体》相比不太一样的一个题材。 Teraz jestem bardziej skłonny do pisania takie dzieło, które jest różne, które jest inny od problemu trzech ciał. Ale właśnie obecnie w momencie dla mnie to ja wolno wszystko bardzo idzie, bo piszę takie fantastyki naukowe, takiego rodzaju, jak ja piszę, nie jest bardzo łatwo, nie jest lekkie. Potrzebuję trochę czasu, żeby jeszcze dojść do tego, do wyniku. Okej. Okay. Dobrze, więc właśnie też chciałem na koniec sam zapytać, bo dużo mówiliśmy tu o fantastyce naukowej, że to jest ważna literatura i o miłości do niej, ale właśnie chciałem zapytać o ten aspekt naukowy i jak wygląda praca nad nim, czyli badanie, bycie na bieżąco z wiedzą, która cały czas się rozszerza. Jak pan Liu utrzymuje, że tak powiem, tempo to, które mają naukowcy, żeby móc pisać tak zaawansowaną fantastykę naukową. 就是最后还想要再请问一下，我们刚刚已经提到了，就是科幻作品的重要性，然后还有就是对它的喜爱。那想要请问一下，这个对科幻里面的这个科学的这个面向啊，就是现在的科技让日新月异的一直不断的变化。
那您要怎么样才能够跟上这个随时跟上这个世界的脚步，就是科技发展的脚步，然后写这个您的小说呢？就是，其实就是说，我们写科幻小说的人吧，更多的是把科学作为一种故事资源或者故事的来源。 Czyli jako pisarz fantastyki naukowej no, traktujemy właśnie takie fakty naukowe jako źródło jakiejś, jakiegoś opowiadania, prawda? Źródło jakiejś historii, no, źródło opowieści. Nie trzymujemy bardzo ścisły z nimi. 科幻小说最初确实是由科学技术所催生的，就是由科学技术所诞生的一个文学题材。但是现代科幻文学的发展的趋势是它开始越来越远离科学了。 Początku oczywiście tej literatury, no to można powiedzieć, literatura się urodziła z właśnie rozwoju naukowego, ale ja uważam, że teraz ten trend idzie w taki sposób, że jest coraz dalszy od tego faktu, od nauki, można tak powiedzieć. 我自己并不喜欢这种趋势，所以我还是努力的保持。 使我的科幻小说呢，是建立在这个科学的基础之上。 Ja osobiście nie lubię takiego trendu. Dlatego ja wszystko zrobię, żeby moje powieści są bazowane na faktach. 这种创作方式，或者说这种科幻小说，在目前的科幻文学中间，它不是主流。 它不管在中国还是在西方，在美国、在欧洲都不是主流。 I właśnie takie twarde science fiction są, nie jest chyba, nie jest najpopularniejsze wśród tej dziedziny. 另外就是，怎么说呢？就是，我就是试图使自己的科幻小说，就是现代的这个，我刚才您提到的问题，就是，如何和现代的科学相结合？现代科学它有一个特点，它和这个古典的科学相比有一个特点，就是普通的大众，或者说我们科幻小说的普通读者，要理解现代科学是十分困难的。 I właśnie pan przypomniał, że jak połączyć po prostu, połączyć moją powieścią z technologią teraźniejszą i tak dalej. Muszę powiedzieć, że różnica, zasadnicza różnica pomiędzy właśnie taką klasyczną, klasyczną nauką, a teraźniejszą taką nauką jest tak, że teraz nauka bardzo szybko się rozwija i on coraz bardziej się robi takie tylko dla bardzo wyjątkowych ludzi, to znaczy tylko dla ludzi z danej dziedziny, na przykład jeśli jest jakaś technologia, no to jest dla tylko danej dziedziny i tylko te osoby z tej dziedziny rozumieją, o co chodzi. I这个物理学为例吧，就是我小说中最常出现的科学。牛顿的物理学，它的三定律，你要是善于讲解的话，你给一个文盲都能讲清楚。 Możemy wziąć na przykład fizykę, prawda, które ja często wspominam w moich powieściach. Na przykład takie zasady Newtona,
Może wyjaśnić, jeśli dobrze wyjaśnisz, no to wyjaśni wszystkim i wszyscy by zrozumieli od razu, prawda, jeśli dobrze umiesz wyjaśnić. A jeśli chodzi o na przykład Einsteina, jego właśnie teoria względności, to też używano tylko matematykę, której jest uczono w gimnazjum, na taki poziom. I właśnie nowoczesna nauka, no to właśnie najbardziej nowoczesne teraz, na przykład fizyki, teorie fizyki, to są bardzo, one są bardzo skomplikowane i tylko specjaliści naprawdę rozumieją to. Nie można wyjaśnić wszystkim. Jeśli nie jesteśmy specjalistami, no to możemy, to naprawdę trudno, żeby od razu rozumieć. 而要在这样的一个以这样的一个科学为基础去创作科幻小说的话，相对来说也真的是十分困难。I na bazie takiej nauki, żeby napisać powieść, no muszę powiedzieć, że jest trudno, jest trudno. 这确实也是我现在就是说，《三体》这部小说出版以后。 我的创作就是写作很慢的一个，这么长时间也出版，发表很少作品的一个原因吧。 To można powiedzieć też, to jest przyczyna dlatego, to jest przyczyna tego, że dlaczego tak wolno piszę już potem, jak wydałem Problem Trzech Ciał, bo wszystko muszę zrozumieć, nauczyć. 但我还是在尽最大的努力，想这个从这个现代最前沿的科学中间来，我们来产生出那个最奇妙的一个科幻的故事。 Ale i tak ze wszystkich sił spróbuję, żeby napisać takie powieści, które jest związaną z najnowocześniejszą technologią. 另外一方面呢，我在谈一点，就是说现在这个科幻小说创作，就是在科学方面的困难还有一点，就是说现在的科学技术它已经渗透到我们生活的方方面面，它与这个几十年前相比，因而呢，它在这个渗透到我们生活方方面面的同时。 Czyli a z drugiej strony też chciałam dodać, że druga przyczyna, dlaczego teraz jest tak trudno, żeby pisać dobre fantastyki naukowe, takiej twardej, jest to, że teraz w życiu codziennym używamy różne technologii i technologia traciła już taka poczucie niesamowitości, takie poczucie cudności, prawda? Nie jest to już cuda jak kiedyś. Nie举个例子吧，我们现在就面对一个最鲜明的例子。现在我身处中国的山西省，你们在波兰的，可能在华沙，我不知道。我们相隔万里，我们却能这样面对面的、很清晰的、很方便的在这里交流。这个在 不久前就是在上世纪的八十年代，这就是科幻小说里的情节。但是我们它变成现实了，对我们来说好像也没什么神奇的，我们觉得理所当然。那不是wziąć tutaj przykład, bo jestem w Chinach, jestem w prowincji Shaanxi, a państwo są w Polsce, prawda, w Warszawie czy gdzieś indziej. Jesteśmy naprawdę bardzo daleko od siebie, kilka nawet, kilkadziesiąt, nie wiem, kilometrów, prawda, od siebie.
i możemy tak zobaczyć się, możemy rozmawiać, możemy widzieć siebie. I to było w fantastyce naukowej, na przykład w latach 80., prawda? Wtedy to dla nich to było cuda, a teraz dla nas już się stało rzeczywistością, już dla nas to nie jest nic niezwykłego.而科幻小说呢，它恰恰是建立在科学的这种神奇感上，这种神奇感的消失，确实是对这个科幻小说提出了一个巨大的挑战，也是目前创作科幻小说，至少是创作我这种类型的科幻小说，十分困难的原因之一。 I właśnie fantastyka naukowa jest zbudowana na takie poczucie, takiej fascynacji do technologii. I właśnie ta fascynacja się zniknęła i to jest właśnie już wyzwaniem dla teraźniejszych pisarzy, zwłaszcza dla pisarzy jak ja, który piszemy właśnie takie twarde science fiction. Okay. Dobrze, więc dziękuję bardzo za rozmowę i kibicujemy w tym pisaniu i czekamy na kolejną książkę, tymczasem zaczytując się tym, co mamy już w Polsce wydane. Okej, okay.好，那就今天就非常谢谢刘老师，那我们就希望，就是我们也热切期待刘老师的下一部作品，然后呢，我们这边的读者，波兰读者呢，也会很就是。 把刘老师的作品就是多看几次，在这个等待的期间。OK，好的，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。OK。